Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden i ten film mógłby się nazywać Nie kupujcie tego gówna w Biedronce, ale to jest moje DC, czyli cykl programów, w których pokazuję wam rzeczy, które noszę przy sobie codziennie. I skoro już kupiłem w Biedrze tego multitula, to może dajmy mu jakąś szansę i sprawdźmy, czy naprawdę jest taki gówniany, jak wszyscy mówią, czy może jednak nie jest taki zły. Oglądaliście mój ostatni film ze sklepowymi okazjami, to tam było kilka różnych takich zestawów, ja sobie wybrałem taki. Już tego multitula użyłem, pobawiłem się z nim i powiem wam tak, pisaliście do mnie dużo jedni, że jest to gówno pierwszego sortu, inni pisali, że mają go rok albo dwa i jest całkiem okej. Dlaczego tak jest? Myślę, że powód jest jeden i bardzo prosty. Część z was to użytkownicy tacy hardkorowi, że to tak nazwę, jesteście, nie wiem, montarami kablówki, elektrykami, pracujecie na budowie i używacie takiego multitoola kilka albo kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Jeżeli kupicie sobie taki multitool z Biedronki, to on po jakimś czasie coś się wygnie, coś się wyklepie, coś się zepsuje i będzie do wyrzucenia. Część z was po prostu będzie używać tego narzędzia sporadycznie jako taki, nie wiem, backup. Żona, mama poprosi was, żebyście przykręcili uchwyt przy szafce czy coś. Wyciągacie z paska takiego biedronkowego multitoola i on się doskonale nadaje i on się w ogóle nie zużywa. Więc trzeba na niego spojrzeć z dwóch perspektyw. Lederman, Lederman to nie jest i nigdy nie będzie miał do niego startu. Ja wam powiem, nie jest taki zły, jakby mi się wydawało, szału nie ma. Zamknięty multitool ma jakieś 10 cm długości. Tu jest węższy i ma coś około 4 cm. A z tej drugiej strony ma centymetrów 5. Jego grubość to jakieś 18 mm, niecałe 2 cm. Po rozłożeniu, no nie będę go mierzył, te numerki generalnie nic wam za bardzo pewnie nie powiedzą, ale pokażę wam dla porównania zwykłe, standardowe szczypce, kombinerki, czy jak niektórzy mówią kombinierki do kombinowania. Nie jest to dużo mniejsze od takich standardowych właśnie kombinerek. Myślę, to są jakieś najtańsze takie z marketu, używam ich, nie wiem, od 15 lat. Całkiem się sprawują, ciekawe czy te za 15 lat też tak będą wyglądać. Okej, rozłóżmy sobie to. Okej, mamy coś, co nazywa się długim ostrzem. Mały śrubokręt, tu jest jakiś taki obciągacz do drutu, czy tam ściągacz izolacji, jak ktoś woli. Tutaj mamy duży, płaski śrubokręt. A tu mamy pilnik. Może to jakoś tak rozłożę. O. Tu mamy pilnik, a z tej strony mamy miarkę w calach. Szkoda, że w calach. Wiem, że w Ledermanach na przykład tutaj jest z jednej strony cale, z drugiej centymetry, jest to chyba trochę lepsze rozwiązanie. Okej, mamy tu jakąś piłkę, mały nożyk, krzyżakowy śrubokręt, czyli tak zwany Philips i otwieracz do butelek, a tutaj mamy otwieracz do puszek. Czy są tu jeszcze jakieś funkcje? Chyba nie. Okej, jak już jestem z tej strony kamery, no to taka podstawowa funkcja to właśnie są te kombinerki. Jak widzicie, jest tu napisane, że jest to stainless, czyli ten, bez rdzawa, czyli nierdzewna po polsku. I tutaj jest oznaczenie 2CR. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Oprócz tego o tej stali generalnie nie wiemy nic. Tutaj te elementy są wykonane z plastiku. Tutaj mamy jakiś taki właśnie, nie wiem, jimping, jakby to nazwać. Powiem wam, jeżeli porównamy je ze zwykłymi takimi kombinerkami, te są jakieś takie ergonomiczne tutaj przez ten łuk, wygodne w trzymaniu. Te w trzymaniu w ogóle nie są wygodne. Mam porównanie do Serge'a Ledermana, bo miałem okazję z niego korzystać, jak byłem u Pirana i no, jeżeli chodzi o ergonomię, o taką jakąś właśnie wygodę użytkowania, to na pewno tam było lepiej. Jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy to będzie widać. Nie wiem, czy tak ma być i czy tak jest we wszystkich, ale tutaj nie jest symetrycznie, one są rozjechane. I nie wiem, czy też to będzie widać.
mają malutki, delikatny luz. Jeszcze jedną wadą taką tego jest to, że jeżeli popatrzymy sobie na te wszystkie narzędzia, nie wiem czemu tak jest, ale one stawiają różny opór. Na przykład z tej strony chodzi to ciężej. Nie wiem jak się to będzie wyrabiać i tutaj jeżeli widzicie jest to poskręcane właśnie na takie dziwne wkręty. No na pewno to nie będzie tak ładnie wyglądać, bo będzie trzeba to ze sobą ściskać, kontrować i robić jakieś inne rzeczy. Myślę, że jakby tu były jakieś imbusy, torksy czy jakiś inny klucz, byłoby to lepiej. Teraz mamy tutaj taki przecinak, nie wiem czy go będzie dobrze widać. On jest w ogóle nie zaostrzony. W porównaniu... Tu ten przecinak jest ostry. Tak samo mam tu takie Lidlowe jakieś szczypce z Power Fix, czy jak to się nazywa ten Lidl, tak. To jest, one mają ze 20 lat i są przywiezione z niemieckiego Lidla. I ten ucinak jest zupełnie, ma inny kształt niż tutaj. Okej, to jest powiedzmy jakieś tam pierwsze wrażenie, nie jest złe, spodziewałem się czegoś gorszego, ale szału też nie ma. Ten multitool możecie dostać też taki czerwony metalik albo w jakimś czarnym kolorze. Sprawdźmy sobie teraz jakieś jego funkcje. Mam tu puszkę. Całkiem okej. Okay. Nie ma się do czego, nie będę jej całej otwierał, ale no nie ma się do czego przyczepić. Butelkę też już sprawdzałem, otwierałem sobie dzisiaj piwo. Działa to jakoś w miarę sprytnie. Przejdźmy do dalszych jakichś opcji. Mamy tutaj piłkę. Na siedząco jest trochę niewygodnie, zresztą wziąłem taką grubą gałąź i zobaczymy. Jak widzicie jest jakieś nacięcie. Wezmę jakiś inny materiał. Mam tu moją rurę PP, z którą ostatnio dość sporo januszyłem. I zobaczymy jak pójdzie z rurą. Kiepsko no. Ta piła jakaś nie jest specjalnie fajna. Zaraz wam pokażę. Zwykłą piłką, tą lidlówką pójdzie dużo łatwiej. Mamy małe ostrze, które generalnie jest tępe. Powiem wam, jakbyście chcieli zarżnąć tym kurczaka, to by po prostu chyba ze śmiechu od łaskotek zginął. No to po prostu w ogóle nie tnie. Mamy jeszcze to duże ostrze, które też nie jest jakoś specjalnie naostrzone. Zobaczymy. Nóż przychodzi do nas totalnie tempo. Okej, okay, sprawdźmy śrubokręt Philipsa. Mam tu wkręt tak zwany farmerski. Jak widzicie, te narzędzia w ogóle się nie blokują, więc nie jest to zbyt wygodne ani za bardzo bezpieczne. Profil tego śrubokrętu do tych wkrętów takich standardowych, fosforowych, czy jakie one tam są. Te takie czarne z marketu, nie wiem, do karton gipsu czy do drewna. No. Kiepsko. Mamy tutaj nawiercony otwór, to już nam pójdzie dużo łatwiej. Profil tego śrubokręta jest taki sobie, on tylko będzie pasował do niektórych, tutaj wam zrobię przybliżenie, on będzie pasował tylko do niektórych wkrętów fajnie, do innych nie. Są takie śrubokręty, które tu są cieńsze, tu są grubsze i pasują do większości wkrętów. Ten taki nie jest, niestety. Otwieracz był, mały nożyk, piłka też była, teraz z tej strony. Może sobie zobaczmy te... O. Mały i duży śrubokręcik, no to bez problemu, one są całkiem ok, już widzę. Sprawdźmy sobie pilnik.
Okej, mam tu gwóźdź. Trochę mi niewygodnie, no ale dobra. No już czuję, że całkiem nieźle zbiera. Jest, pilnik jest całkiem okej. Nie, pilnik jest okej. Zobaczymy, jak długo taki będzie. Dostajemy taki zasobnik, pałczyk, czy tam nie wiem, jakby to nazwać. Etui. Wykonane, tego nawet się kordurą nie da nazwać. To jest jakieś chińskie coś. Podejrzewam, że jeżeli będziecie to nosić w przypasku, to zaraz wam się tu powyciera, poprzeciera. To jest po prostu strasznie cienkie i dziadowskie. Jeżeli popatrzycie sobie na te wykończenia, no to w ogóle nie jest wykończone. A tu w ogóle krzywo przyszyte. Nie? To jest... Nie wiem, czy jeszcze macie taki przedmiot jak ZPT, czyli zajęcia praktyczno-techniczne, ale ja lepsze rzeczy na ZPT w szkole szyłem niż ten Chińczyk za tą miseczkę ryżu. Może mało tego ryżu było, że to jest po prostu tak kiepsko wykończone. To jest po prostu do wypieprzenia. Jeszcze jak sobie popatrzycie tutaj, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ten rzep jest tak przyszyty, jest to tak spasowane. W ogóle to nie jest spasowane. Kto to w ogóle wymyślił, że ten rzep nawet na całej swojej długości nie da się go tak zapiąć, żeby to tak fajnie trzymało. No, zresztą to jest no badziew pierwszego sortu. Powiem wam szczerze, lepiej jakby tego nie było. Okej, coś więcej o tym multitoolu będę mógł powiedzieć, jak go trochę poużywam, ponoszę i na pewno pojawi się jakiś film, albo będzie to film, w którym powiem, że jednak nie wytrzymał próby czasu. A może ewentualnie będzie to film, kiedy sobie ze skóry, mam gdzieś tu jakąś taką skórę z jaka, uszyję jakiś właśnie taki nowy pokrowiec na tego multitoola i będę go używał, jeżeli stwierdzę, że jednak da się coś z niego wyciągnąć, że tak powiem. Podsumowując, jeżeli nie stać was na Leathermana i nie jesteście jakimś tam hardkorowym użytkownikiem i używacie tego narzędzia tylko tak od czasu do czasu, to możliwe, że te 20 zł wydane w Biedronce na to coś, to jest całkiem nie najgorszy wybór. Choć już dostałem od moich widzów jakieś informacje, że gdzieś tam w Tesco za 17 coś bardzo podobne multitoole się pojawią, czy już nawet są. Jeden z widzów też wysłał mi informację, że używa multitoola od 2 lat, który kupił za jakieś 60 zł Stanleya w jakimś markecie. Jest on bardzo porządnie wykonany i że jest to jakaś alternatywa. Nie wiem, musicie sami się zastanowić, czy chcecie mieć takiego multitoola, czy nie. Są jakieś tam młotki, klucze nastawne, jakieś zestawy z nożem. Ja akurat wybrałem ten. Młotek jak dla mnie w ogóle jest całkowicie niefunkcjonalny tym młotkiem. Można ewentualnie wbijać pineski. Jeżeli sobie popatrzycie na tą dźwignię, tę masę tego wszystkiego, no w ogóle do niczego się to nie nadaje. Ten klucz nastawny... No nie kupię drugiego multitoola, nie wydam 4 dych na to. Kupiłem ten za 2 dychy, dałem mu szansę. Mimo że kiedyś, gdy testowałem jeszcze nóż z Biedronki, survivalowy w kształcie Tanto, gdzieś tam pewnie wam wyświetli się film, jak go gdzieś wygrzebię, to powiedziałem, że już nigdy nie kupię noża w Biedronce. No, może słowa nie złamałem, bo multitool nie jest nożem. Aczkolwiek musicie się sami zastanowić, czy chcecie takie coś mieć. Ostatnia taka rzecz na koniec, którą teraz zauważyłem jeszcze. Tutaj te okładziny, to wszystko jest sklepane na takich nitach z amelinium. A to jest panie amelinium, tego nie pomalujesz. A jak się rozklekocze, no można to spróbować jakoś ścisnąć, zaklepać. Gdyby tu były jakieś torksy, jakieś inne śrubki, można by to było zawsze jakoś skontrować, zlikwidować te luzy. Jest szansa, że to po prostu się wszystko rozpieprzy po jakimś czasie. Tak jak mówiłem, będzie film albo z tego, że rozpieprzyło się to w pizdu i nic z tego nie ma, albo będę szył w garażu ocalałego nowy pokrowiec ze skóry z jaka. To wszystko na dziś. Jeśli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły was kolejne. Do zobaczenia na szlaku!